Karta rowerowa jest obowiązkowa dla dziecka od 10 do 18 roku życia. Pamiętajmy również, że wyjeżdżając na wycieczkę z dzieckiem po drogach publicznych, dziecko ma obowiązek mieć te uprawnienia przy sobie. Aby dziecko uzyskało uprawnienia w postaci karty rowerowej, musi zaliczyć dwa egzaminy. Pierwszy to teoretyczny, drugi to praktyczny. Na egzaminie teoretycznym mamy 25 pytań i dziecko może zrobić do 5 błędów. Natomiast egzamin praktyczny trwa minimalnie 10 minut i dziecko musi prawidłowo wykonać 90% manewrów. Dziecko, przystępując do egzaminu praktycznego na miasteczku ruchu drogowego, zgodnie z regulaminem musi być wyposażone w kask. Może również jeździć na własnym rowerze. Jeśli takowego nie ma, miasteczko dysponuje rowerami oraz kaskami. Rodzicu, przygotowując dziecko do egzaminu na kartę rowerową, możecie skorzystać z miasteczka ruchu drogowego Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy w każdy weekend od kwietnia do października w godzinach od 10 do 18. Terminy egzaminów sprawdź na strażmiejska.waw.pl.